Tomasz Żubiel, jestem dyrektorem od półtorej roku. To jest Centrum Informacji Chrześcijańskiej. Powstało to centrum głównie, jak było 10 lat temu ponad, była wizyta Pawła VI. I to, jak można powiedzieć, było wiele rzeczy przygotowywać, stali ludzie, jak można przyjechać do tego. No i tak to centrum powstało. No i później też te wszystkie msze w sanktuariach naszych przechodzą właśnie przez to biuro. To znaczy, że biura całego świata piszą do nas. Oni się logują na naszym systemie, sobie wybierają msze, na jakim modalu są, który dzień, o której godzinie i wszystko. I później wszystko będzie elegancko w każdym sanktuarium, gdzie która grupa ma mszę. No to właśnie wchodzi przez nasze terminy. I tyle właśnie tutaj było takie też biuro dawnim, jak nie było internetu, nie było telefonu, wszystkiego. A ludzie się tutaj spotykali na jakieś tak, promocja jakiejś książki nowego przewodnika. Więc stwierdziliśmy, że te krańce najtrudniej jest wytłumaczyć historię Bazyliki Grobu Pańskiego, prawda? Jak to było, dlaczego, co i jak. Więc stwierdziliśmy, że tutaj trzeba zrobić dla pielgrzymów taką wystawę multimedialną, jak to było. Czyli chcemy właśnie pokazać, jak była zbudowana Jerozolima, jak później budowali bazyliki poszczególne, kto i kiedy. Później pójdziemy do kolejnej sali, tam zobaczymy historię, kto się dzisiaj opiekuje bazyliką. I na końcu będzie taka replika grobu Pana Jezusa. Tak widzimy, jest grób, tniemy go na pół i tą półkę przyklejamy do ściany. I widzimy, można powiedzieć, jak było w środku. Czekaj ten. Żeby w końcu zobaczyć, aha, od tego wszystko się zaczęło. To był pusty grób, który zobaczyły kobiety, apostołowie, później wszyscy inni wierni. I z tego miejsca poszła cała dobra nowina na świat. I nie chodzi o to, żeby opiekować się grobem, tylko jak powiedział anioł, dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Bo zmartwychwstanie jest dla każdego z nas. Jezus żyje w nas. Dzięki naszej wierze. Dlatego właśnie całe to przesłanie, które chcę tutaj dać, no to nie po to, żeby dać, jak jest to ważne miejsce, ale co ważnego wydarzyło się w tym miejscu. Dlatego właśnie ta płytka się nazywa Doświadczenie Zmartwychwstania. A w tej wszystkich też po prostu chcemy opowiadać, że nieważne kto się opiekował tym przez tyle lat, jak to było niszczone, budowane, na nowo, ale co z tego miejsca jest ważne dla każdego z nas. Że po tej całej historii i tak każdy zatrudnia tego pustego grobu i co widzi? Jezusa tam nie ma. Gdzie On jest? On żyje z nami. To jest właśnie cała idea tego muzeum. Momencik, głos. To jest. Tylko ludzie głośniej. Palestyny. Miasto posiadało swoje strefy i charakterystyczne miejsca, a centralnym punktem była świątynia jerozolimska. Oddalona o kilkaset metrów od murów miasta Góra była idealnie natura.
strefę Chrystusa ku to grobowce. W takim właśnie grobowcu należącym do zamożnego Józefa z Arymatei złożono ukrzyżowane ciało Chrystusa. Centralnym miejscem bazyliki grobu pańskiego stał się grób Chrystusa, Anastazis. Oddalony o kilkadziesiąt metrów od miejsca ukrzyżowania, czyli Golgoty. Kolejną górę ociosano, grobowiec zabezpieczono i rozpoczęto najważniejszą w historii współczesnego świata budowlę. Okres rzymski. Rok 129. Na skalę krzyża powstaje pomnik Venus. Cesarz Hadrian na gruzach świątyni jerozolimskiej buduje świątynię Jowisza Kapitolińskiego. Do Jerozolimy przybywa matka Konstantyna Wielkiego Helena. Nakazuje zrównać z ziemią świątynię Jowisza i podejmuje się odbudowy świątyni jerozolimskiej. W roku 325 powstaje Kościół Grobu Pańskiego. Kolejno wznosi się Atrium, Bazylika Konstantyna, Anastazis oraz Triumfortyk. Wiek IX. Konstrukcja bazyliki została naruszona przez trzęsienie ziemi. Pożar strawił ponad 80% substancji budynku. Kolejnej odbudowy bazyliki podejmuje się cesarz bizantyjski Monomach. Pierwsze próby rozpoczęcia budowy datowane są na rok 1023. Bazylika przeżywa okres swojej świetności. W XIX i XX wieku nastąpiła kompleksowa przebudowa oraz rozbudowa bazyliki do stanu, który znamy dzisiaj. Prace oparto na poszczególnych, kluczowych elementach bazyliki, które pojawiały się i znikały na przestrzeni wieków. Bazylika wchodzi w okres nam współczesny, a nadrzędną opiekę nad nią sprawują przedstawiciele trzech obecnych prawosławnego